Lewy prosty. Dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Dobry wieczór. Witam wszystkich na kanale Zaciosem. Tutaj program Lewy prosty. Dziś mamy 3 marca, czwartek, a więc czas na informacje ze świata sportu walki. Marcin Wrzosek zawodnikiem Wotorę. swoją pierwszą walkę dla Wotorę stoczy już niedługo, bo podczas najbliższej gali Wotorę 5 Martin Wrocek w wydaniu na pięści to może być naprawdę ciekawe. Portal MMA Junkie.com dotarł natomiast do aktu oskarżenia, jaki wniesiono przeciwko Keynowi Velazquezowi. Amerykanin usłyszał 6 zarzutów: usiłowanie zabójstwa, strzelanie do pojazdu mechanicznego, napad z bronią palną w ręku, napad ze śmiercią bronią w ręku, umyślne porzucenie broni palnej, posiadanie broni palnej z zamiarem popełnienia przestępstwa. Za wymienione czyny Vlaskezowi grozi co najmniej 20 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Polsko-irlandzkie starcie na gali KSW 68 w Radomiu 19 marca. Albert Odzimkowski zmierzy się z Tommy Queenem. Walka odbędzie się w kategorii średniej. Daniel Skibiński poinformował dziś wszystkich o podpisaniu długoterminowego kontraktu z Federacją Cage Warriors. Debiut Daniela ma odbyć się już na gali 1 kwietnia w Manchesterze. Artur Ostaszewski za pomocą Twittera poinformował o podpisaniu kontraktu jednego z jego zawodników Łukasz Kopera zawalczy dla federacji Cage Warriors, a jego debiut ma odbyć się już niedługo. Przypuszczamy, że będzie to 1 kwietnia i gala w Manchesterze. Już jutro na naszym kanale za ciosem ukaże się program Liczenie, będziemy obstawiać walki w gali UFC 272, a także wieczorkiem program Lewy Prosty. Życzę Wam dobrej i spokojnej nocy. Pozdrawiam.